szef NFZ o brytyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce. Za ile zachorowań jest odpowiedzialna? Adam Niedzielski. Udział mutacji brytyjskiej koronawirusa w Polsce sięga blisko 40%. Z próbek z końca lutego wynika, że udział mutacji brytyjskiej koronawirusa w Polsce sięga 40%. Przypadków powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Ocenił, że jest to główna przyczyna dynamicznego rozwoju pandemii w naszym kraju. Szefa resortu zdrowia zapytano w czwartek w telewizji Trwamy m.in. o to, jaka jest przyczyna trzeciej fali koronawirusa w Polsce. Zdecydowanie głównym czynnikiem odpowiedzialnym za tak dynamiczny rozwój pandemii jest rozprzestrzenianie się mutacji brytyjskiej. Wszystkie badania, które prowadzimy, ale też które oczywiście analizujemy, bo wiele badań jest wykonywanych za granicą, wskazują na to, że jest to wirus o charakterystyce większej zakaźności, czyli o wiele łatwiej się nim zakazić, powiedział Niedzielski. Dodał, że z badań prowadzonych od początku roku wynika, że udział mutacji brytyjskiej jest regularnie w czasie coraz większy. Wyliczał, że z badań na początku stycznia wynikało, że udział tej mutacji w próbkach zbieranych w całym kraju był na poziomie 5%. Na przełomie stycznia i lutego 10%. A pod koniec lutego 25%. Proszę zobaczyć, jak szybko doszło do tego przyrostu. A dzisiaj dostałem na biurko kolejne badania i wychodzi, że ten udział osiąga już powoli 40%. Mówił Niedzielski.